Hello! Cześć, witam Was serdecznie na Modnych Historiach. Przepraszam Was za tak ogromną, długą przerwę. Trochę się w moim życiu pozmieniało, było bardzo dużo zawirowań prywatnych, ale już wracamy i mamy teraz drugi sezon Modnych Historii. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na materiał poświęcony mojemu subiektywnemu podsumowaniu roku 2021. No to co? Intro i zaczynamy! Okej, no to zaczynajmy. Pierwszym, niestety smutnym wydarzeniem w tym roku było odejście Virgila Abloh. Śmierć jednego z tych ważniejszych projektantów mody współcześnie. Myślę, że jego postać to w ogóle zasługuje już na osobny odcinek. Virgil projektował streetwearowe ubrania dla autorskiej marki Off-White, na pewno kojarzycie ich charakterystyczne logo. I także pracował dla Louis Vuitton, projektując kolekcję męską. Virgil był bardzo ważną postacią, przede wszystkim dlatego, że zmienił podejście do mody męskiej i to, jak mężczyźni mogą się ubierać, to znaczy luźniej i ciekawiej. Punkt drugi to Kim Kardashian na gali Met. Zwykle nie komentuję tutaj wyglądu Kim Kardashian, bo jej stylizacje są, mają najczęściej bardzo określony styl, ale to było jedna z tych rzeczy, która mnie bardzo mocno zszokowała. Kim Kardashian na ubiegłorocznej gali Met pojawiła się w kreacji Balenciagi i moim zdaniem jest to piękny komentarz współczesnych czasów pandemii. Kreację projektował Demna Gvasalia, dyrektor kreatywny Balenciagi, razem z Kanye Westem. Stylizacja składała się z elastycznych kozaków z takim ostrym, wydłużonym noskiem, z grubej tuniki z podwójnym trenem i kombinezonu na całe ciało z zakrywającą twarz kominiarką. Co prawda ta stylizacja bardzo luźno interpretowała temat gali, to znaczy w Ameryce leksykon mody, jednak często gwiazdy nie podchodzą zbyt na poważnie do tego tematu. Sama Kim była wielokrotnie pytana o ten strój i zdecydowała się skomentować ten wybór na Instagramie, odpowiadając pytaniem na pytania. Co jest bardziej amerykańskiego niż t-shirt od stóp do głów? Jest w tym dużo racji, gdyż t-shirty po raz pierwszy pojawiły się w Ameryce. Na moim kanale pojawił się już film o historii t-shirtu i możecie go zobaczyć tutaj, klikając w kartę na górze. Na gali pojawiła się też Rihanna, która jak zawsze bardzo fajnie wyglądała, chociaż oczekiwałam od niej czegoś więcej. No i niestety, gala niewypałów jak co roku, więc zapraszam Was teraz na taki krótki, humorystyczny przegląd największych koszmarków z gali Met, bo o samej gali nie zdążyłam nagrać filmu. Zaczynajmy tę karuzelę szaleństwa! Trzecim highlightem, a właściwie osobowością roku, będzie Zendaya. Bardzo mi się podobało, w jaki sposób Zendaya w tym roku promowała film ze swoim udziałem, czyli Dune. Dlatego, że tutaj widzimy zjawisko, kiedy aktor na co dzień, na różne występy, ubiera się w sposób, który kojarzy się z kostiumami, z charakteryzacją w danym filmie. Moje ulubione stylizacje z tego okresu, to zdecydowanie seksowny komplet od Alaya kolorze ciemnobrunatnym czy takim fioletowawym, który w bardzo ciekawy sposób bawi się proporcjami ciała. Jak ja się cieszę, że do mody Alaya wraca. Myślę, że też o historii Azzedine Alai przydałby się Wam jakiś materiał, ale zobaczymy, czy się go uda zrealizować w tym roku. Mieliśmy też bardzo ładny łańcuchowy top od Vivienne Westwood, połączony z jednym z najmodniejszych wzorów w tym sezonie, czyli sukienką w biało-brązową szachownicę. Była też piękna, futurystyczna sukienka w cekiny od Ricka Owensa. Byłam trochę w szoku, że to jest Rick Owens, ale naprawdę udana bardzo stylizacja, też pasująca idealnie do Dune'y. No i oczywiście najważniejsze, czyli piaskowa sukienka Balmain, która podbiła internet, bo równocześnie sprawiała wrażenie mokrej i suchej.
Ta sukienka była inspirowana późnogreckimi rzeźbami, na których postacie ukazane są w szatach, które wyglądają na mokre i oblepiają ciało. Projektant Balmain, Olivier Rousteing, który zaprojektował tą kreację, korzystał właśnie z odlewu torsu Zendayi, żeby idealnie ta sukienka pasowała. Oj, muszę wam powiedzieć, widziałam u Balmain wiele takich sukienek wcześniej, ale ta jest idealna. Punkt czwarty to House of Gucci i mimo, że średnio podobało mi się, jak była pokazana historia rodu Gucci i jak wiernie było oddane to, jak te postaci tak naprawdę się zachowywały, jak myślały, jak wyglądały, nieważne, spuśćmy na to zasłonę milczenia, kostiumy były w punkcik. Na pewno pamiętacie to zdjęcie promocyjne, na którym widzimy Adama Drivera w jasnym swetrze w takie warkocze i Lady Gaga w czarnym golfie, futrzanej czapce i z ogromną ilością mocnej biżuterii. To zdjęcie obiegło internet, stając się ogromnym wiralem. Kostiumy zaprojektowała Auntie Yates, która od wielu lat współpracuje z Ridleyem Scottem i stworzyła jedne z najpiękniejszych i najbardziej kultowych, moim zdaniem, kostiumów, czyli te do Gladiatora. W House of Gucci kostiumy są przepiękne i wspaniale oddają swoją epokę historyczną. Każda postać ma swój wyraźny styl ubioru i co mnie urzekło najbardziej, to fakt, że po postaci Patrycji, granej przez Lady Gagę, świetnie widać zmianę stylu oraz z coraz większym zbliżaniem się do Maurizio i bogaceniem się, widzimy tam jej przemianę. Bo tak naprawdę zaczyna jak dobrze ubrana, ale no biedniejsza dziewczyna z klasy średniej, a na koniec filmu jest seksowną, bogatą panią domu, a po rozstaniu przemienia się w taką, no, Karen, czy Karynę z osiedla. Super, Lady Gaga wyglądała po prostu jak 90% Polek w jednym konkretnym mieście na Śląsku. Są takie miejsca na Śląsku, gdzie myślę, że te outfity Lady Gagi z końca tego filmu, szczególnie ten outfit, kiedy spotkała się z Salmą Hayek, żeby tam, wiecie, Maurizio, byłby idealny, a Lady Gaga byłaby naprawdę ikoną stylu. I myślę, że no, Lady Gaga tutaj ogromny szacun za pokazanie się właśnie od takiej strony Karen. Ale czy ona naprawdę aż tak dobrze grała w tym filmie? No nie powiedziałabym, ale to już wiecie, to jest kwestia oceny filmu. Ja tutaj oceniam kostiumy, które były przepiękne. I poza tym sztuka w tym filmie. Mebelki, obrazy, to wszystko, co było w tle. Scenografia też w punkcik. Ale mamy modowe podsumowanie roku, więc skupmy się na modzie. I wracajmy do naszego tematu. Punkt piąty to rebooty i powroty znanych seriali. W tym roku ubiegłym pojawiła się plotkara i rozpoczął się kolejny sezon Seksu w Wielkim Mieście i tak po prostu And Just Like That. Jeśli chodzi o ten pierwszy, no powiem tak, wymęczyłam tą plotkarę nową. Jestem trochę zawiedziona poziomem kostiumów i tym, że poprzednia plotkara dostarczyła nam tak naprawdę osobny trend i zainspirowała, no przede wszystkim mnie, ja byłam w czasie gimnazjum, kiedy plotkara się pojawiła i pamiętam, że to mi trochę otworzyło właśnie oczy na modę, pokazało mi, że no, istnieją nie tylko takie trendy z wybiegu, ale też trendy, które pokazane są na ulicy, które noszą młode osoby. A w tej nowej plotkarze to wszystko jest takie so-so, bez szału. Nie podoba mi się tutaj, w jaki sposób pokazane są młode osoby, które ubierają się, jakby kupowały ciuchy w sieciówkach i brakuje im tego bling-bling i blichtru, który miała w sobie stara wersja plotkary. Natomiast jeśli chodzi o And Just Like That i tak po prostu, serial się jeszcze nie skończył, więc nie mogę tego ocenić. Natomiast bardzo podoba mi się to, jak wygląda postać Mirandy do tej pory. Naprawdę bardzo udane stylizacje. Bardzo fajne są dwie nowe bohaterki drugoplanowe, które trochę takiej etniczności fajnej w ubiorze wprowadzają. Fajnie, że Kari ma też nową sąsiadkę, która jest projektantką biżuterii, bo faktycznie myślę, że
królują w tym sezonie przede wszystkim dodatki takie jak torebki, buty czy akcesoria, ubrania troszeczkę są zepchnięte na dalszy plan, ale słuchajcie, powiedzcie mi, o co chodzi z Carrie? Czy tylko ja mam wrażenie, że ona wygląda jak babcia, która została w latach 80., bo naprawdę te jej stylówki, no... Nie róbcie tego, please. Czekam na pewno na zakończenie Just Like That, bo bardzo bym chciała zrobić podsumowanie tego nowego, ostatniego prawdopodobnie sezonu właśnie pod kątem modowym. No i też przy okazji wróciłam sobie do starych sezonów i powiem wam, że polecam, jak macie chwilę, wróćcie sobie do starych sezonów Sex and the City i naprawdę te outfity, stylówki, wiele z nich wygląda tak, że można by je ubrać dokładnie teraz, bo jest moda z lat 90., która wraca właśnie we współczesnych trendach. No i oczywiście porozmawiajmy o słoniu w pokoju. Jak to się mówi po angielsku, nie znam po polsku lepszego określenia niestety na to, czyli drugi sezon Emily in Paris. Dramat, słuchajcie, jeszcze gorzej niż w pierwszym sezonie. Ubrania były, no, katastrofą. Szczególnie postać Camille, która po prostu... Po co? Dlaczego? I... Kto to recenzował, kto to wypuścił, kto konsultował? Pukciosty! Schiaparelli wreszcie robi dobre rzeczy! Słuchajcie, marka Schiaparelli wreszcie zaczęła ten rok z bardzo mocnym przytupem, dlatego że na przykład Bella Hadid na festiwalu w Cannes założyła tą przepiękną suknię, która pojawiła się na wielu blogach modowych, w wielu gazetach, na Instagramie była wszędzie, z takimi pięknymi złotymi płucami tutaj na torsie. Och, gorgeous, naprawdę przepiękna stylizacja. Ja kocham Elzę Schiaparelli, jej stare projekty. Czekam na ten moment, kiedy właśnie Schiaparelli tak rozkwitnie, jak na początku swojej działalności. O Elzie Schiaparelli też miałam przyjemność pisać w obu pracach, zarówno w licencjackiej, jak i w magisterskiej, więc naprawdę jestem ogromną fanką. I widzimy tutaj ogromny trend powrotowy wielkiej marki Elzy Schiaparelli. Po kreację tej marki sięgały też Lady Gaga na inauguracji prezydenckiej, Lord na okładce Vogue czy Adele podczas występu One Night Only. Więc Danielu Rosenberry, pokaż nam coś pięknego w tym 2022 roku, a będę jeszcze większą fanką twojej twórczości. No i ostatni punkt, siódmy, czyli moda w Metaverse. Wiecie, to są te wszystkie fajne określenia typu właśnie Metaverse, NFT, NFT i tak dalej. Ja oczywiście nie jestem ekspertką, wiecie, ja potrafię zainstalować antywirusa na swoim komputerze i uważam się za eksperta IT, ale moda wkracza w Metaverse i mieliśmy już w 2020 roku tak naprawdę początek tego wszystkiego, ale to w ubiegłym roku pojawiło się najwięcej takich modowych smaczków. Balmain, Dolce & Gabbana czy Gucci rozpoczęły w ubiegłym roku sprzedaż NFT. Nie mogę się doczekać, w jaki sposób rozwinie się ten rynek i jakie jeszcze kolaboracje pojawią się w tym nadchodzącym 2022 roku, bo już widziałam przepiękny kolab Balmain i Barbie właśnie w formie NFTs, więc no zobaczymy. Pamiętajcie tylko o tym, że jeśli chcecie inwestować w NFT, no to ze względu na to, że to jest wszystko na sieci blockchainowej, no generuje to niestety bardzo dużo śladu węglowego, bardzo dużo emisji węgla, bo musimy jakoś tą energię na te nasze komputerki, pikselki i tak dalej skądś no wytrzasnąć, więc wcale nie jest to jakaś bardziej zróżnicowana? Nie, zrównoważona. Wcale to nie jest jakaś bardziej zrównoważona moda, więc obserwujmy, zobaczmy, pamiętajcie też, żeby do wszystkich trendów podchodzić z głową, z rozsądkiem i z takim pewnym zdrowym minimalizmem. Dobra, ode mnie to tyle w tym modowym podsumowaniu roku. Mimo, że mnie nie było tutaj, to oczywiście trzymałam rękę na pulsie. Dajcie znać, co dla Was było takim highlightem, najważniejszą rzeczą, najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym roku. Czekam na Was w komentarzach, tam sobie możemy jeszcze podyskutować. Jeśli Wam się podoba i cieszycie się, że wracamy z drugim sezonem, no to oczywiście co, kciuczek w górę, subik dla tych osób, które jeszcze nie subskrybują. Przede wszystkim dzięki, bo mimo, że mnie nie było, to jest Was tutaj coraz więcej. Na koniec jak zawsze masy inspiracji
i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bye!